21 godzina, w sumie dwie po. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek, słuchajcie. Ciekawy odcinek o wdzięcznym tytule: czy warto polecać samego siebie? Tylko co to znaczy, czy warto polecać samego siebie? No słuchajcie, w dzisiejszym XXI wieku, w dobie internetu, jeśli prowadzisz biznes i się nie reklamujesz, to zginiesz. To jest złota zasada. Patrzcie, jak mnie podkręcają. Bez Oasis Obuza to nie live. Słuchajcie, chłopaki, dzisiaj w studio, bo ja już spinam weekend, właśnie siedzę na telefonie, już siedziałem przed chwilą, dlatego minuta spóźnienia. Dogrywałem tematy, już jutro dekoracji światem startuje, dwie sale w ten weekend, trzy tańce w chmurach, dwa napisy love, wesele w sobotę, więc jest mega robota. Mega robota do zrobienia Oasisowa, słuchajcie. Ale wracając do tematu, fajnie lubię, jak piszecie komentarze, jak jesteście, to raz. A dwa, nie reklamując się w XXI wieku zginiesz, totalnie zginiesz, rynek cię zje, zostaniesz w miejscu, zostaniesz w domu, będziesz siedział i grał sobie do sufitu. W ogóle dajcie znać, jak mnie widać, jak mnie słychać, bo ja nie mam oświetlenia za bardzo z góry, żeby nie było właśnie głupiego efektu. Wziąłem sobie monitor w biały kolor, w miarę wall Facebooka jest w końcu w większości biały, więc taki temacik. I słuchajcie, czy warto polecać samego siebie? To jest dzisiejszy tytuł. Ten tytuł jest inspirowany tym, co często widzę na grupach typu Spotted. I to, co widzę totalnie przeciwnego na grupach typu Ślub i Wesele, Muzykanci, Chałturnicy, czy też nawet w wymianie zdań między zespołami, między użytkownikami. I powiem wam tak. Jeśli mam być grzeczny, bo pewne słowa cisną mi się na usta mocne, to zacznę grzecznie, a potem przejdziemy do największego konsensusu i tego, co mnie mocno też wkurza! No, żebyście wiedzieli. Słuchajcie, czy warto polecać samego siebie? Tak, 100%. Dzisiaj musisz się pokazywać, musisz się reklamować, musisz inspirować innych do działania, pokazywać, że jesteś pracowity, pokazywać, że ciężko harujesz, że dbasz o siebie, że dbasz o zdrowie, że dbasz o rodzinę, że dbasz o swój biznes i że przesiąkasz tym, co robisz. To jest bardzo ważne. Przesiąkasz tym, co robisz. Bo ludzie widzą, ludzie czują i ludzie chcą z kimś takim współpracować jak ty. Wtedy, kiedy widzą, że ty całym serduchem oddajesz się temu, co robisz. Więc ostatnio prowadziłem live'a, w którym opowiadałem to, jak zacząć w branży chałturniczej i tam pewien kolega, bodajże Przemek, zapytał mnie, czy ja polecam sam siebie i czy rozdaję swoje wizytówki na imprezach. Ja mówię: Przemek, polecam sam siebie, ale nie wciskam na siłę nikomu wizytówek. Ja działam w taki sposób, aby te wizytówki rozchodziły się same. To jest bardzo ważna informacja i to jest w ogóle fajne, kiedy grasz sobie imprezę, tańczy sobie para, pach, wizytówka do kieszeni, oczko na scenę i wiesz, o co chodzi. Czekajcie, się nie piję. Tu było kiedyś zdjęcie, nawet zostało kawałek, o, jak Oasis. To były pierwsze kubki, za które płaciłem 22 zł za sztukę, za wyprodukowanie takiego kubka, słuchajcie. A dzisiaj nie ma z niego nic. A dzisiaj robię kubki, które nie znikają w zmywarce, płacę za nie dużo, dużo mniej i są dużo lepszej jakości. Więc dzisiaj nie ma kubka Akademiki Bordu. Ale jest za to dobra kawa. Tak, słuchajcie, dzisiejszy live jest też mocno marketingowy dla użytkowników, którzy podchodzą do, wykorzystują po prostu, wiecie, no, branżowo ten instrument, grają, zarabiają i przede wszystkim też live jest z serii marketingowych porad.
Jak nie być Januszem marketingu? Warto zrobić, żeby wizytówki rozchodziły się same. Warto zrobić to, co wam za chwileczkę też postaram się pokazać. Tralalala. Ale to w sumie wam pokazy... Dobra, to wam pokażę, ale to może potem. Nie będę teraz zmieniał tematu. Warto zrobić to, aby polecał was rynek. Ale, no tak, jak zaczynasz biznes od samego początku, to... Kurde, zaraz. Zaraz normalnie przesunę te komentarze, słuchajcie. Jeśli zaczynasz biznes od samego początku, no to w jaki sposób znaleźć klienta, tak? Ja o tym opowiadałem, reklamując się i tak dalej. Polecałem sam siebie. I czasami robię to dalej. Ale słuchajcie, jeśli ktoś pisze komentarz, szukam zespołu na wesele, to pisze w taki sposób. Zapraszam do współpracy, linkuję moją super zrobioną stronę internetową, mój fanpage, który ma kilka tysięcy odbiorców, aktualnie ponad 7, prawie 8 tysięcy. I po prostu czekam, jeśli kogoś zainteresuje moja osoba, moja oferta, mój komentarz, to wtedy zaczynam ciąg dalszy lejka sprzedażowego, współpracy i tak dalej. A kiedy widzę komentarz, najczęściej na grupach typu Spotted, gdzie dość ciężko jest zweryfikować, wbrew pozorom ludziom się wydaje, że dość ciężko jest zweryfikować, kim ten człowiek jest dla danej firmy, piszę w taki sposób. I uwaga! Janusz Marketingu pisze tak. Byłem na zabawie z zespołem takim i takim, bawiłem się świetnie. Niech to będzie zespół Taczka i Drożdże. I potem klikasz sobie na profil takiego Andrzeja, który ten komentarz napisał, a tam pisze: basista w zespole Taczka i Drożdże. Aha. No i co wtedy? Co sobie myślisz o czymś takim? No, mi po prostu szczerze brakuje słów, słuchajcie. Jak widzę to co się dzieje, bo tak. Na grupach muzycznych, jak to muzycy się przechwalają, 2 lata terminy do przodu pozajmowane, 3 lata do przodu nie mamy, nie mamy nic wolnego, nic! Nic! A przychodzi, co do czego, Spotted, polecają sami siebie. Słuchajcie, mam w swojej okolicy, i w ogóle, żebyście też wiedzieli, ja lubię skupiać ludzi wokół marki, lubię skupiać ludzi wokół działalności, stąd bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, bo jest was 21 osób. Jak prowadziłem pierwszego live'a, była jedna osoba, słuchajcie, czasami 2, czasami 3, dzisiaj jest 20, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, lubię skupiać ludzi wokół firmy, wokół marki, natomiast nie lubię takiego mocnego januszowania. Słuchajcie, mam w swojej okolicy zespół, który jest moją konkurencją. Zespół, który ma mniejszy staż niż ja, ale to nie jest ważne. Nie staż ocenia to, jak daną robotę robi zespół, żebyście też wiedzieli, bo często 20-letnie zespoły, które mają 20-letni staż na rynku, grają tak jak flaki z olejem. Zatrzymali się na etapie Vermony i nagłośnienia marki Eltron. Oczywiście nie obrażając tego sprzętu, który kiedyś był topowy, dzisiaj jest antykiem, do muzeum się nadaje i świadczą usługi w taki sposób, taka jest metoda ich konferansjerki i taki jest cały poziom ich muzycznego działania, marketingu i reklamy. Ale mam w swojej okolicy zespół, który, słuchajcie, jak się pojawia komentarz, zapytanie o usługę muzyczną, to słuchajcie opcji. Jest mama, której córka śpiewa w tym zespole, jest klawiszowiec, jest fotograf, którego oni polecają i okej, on poleca ich, może mają umowę, nie wnikam. Jest siostra tej wokalistki. Kto tam jeszcze był?
Ojciec tego klawiszowca, słuchajcie, jest 4 czy 5 osób z najbliższej rodziny, z najbliższego kręgu, którzy piszą: polecam zespół ta. Bawiłem się z nimi świetnie, ta. I słuchajcie, to jest tak żenujące, że kiedy pojawia się zapytanie o zespół muzyczny w mojej okolicy, to tych 5 komentarzy jest pod rząd. Słuchajcie, to wygląda tak. Renata, dawaj, pojawił się komentarz, komentuj teraz, komentuj, dawaj, szybko, 5 pod rząd, to może zobaczą. Miałem taki młotek, który dzisiaj pozowałem. Będzie fajna sesja, którą robił mi sympatyczny Marko Skret. Bardzo, bardzo dziękuję. I mam ochotę wziąć taki młotek i jebnąć kogoś w głowę. Naprawdę. Po prostu to rozwala mój system. Moje w ogóle pojęcie. Może obniżę trochę kamerę, co? Moje pojęcie o marketingu, moje działanie. Po prostu to mnie załamuje, bo wiecie co, to z jednej strony jest mega januszostwo, bardzo januszostwo, bo dzisiaj klikasz, ja to zawsze mówię na swoich filmach, jeśli szukasz jakiejś oferty, szukasz jakiejś informacji o firmie, klikasz w profil gościa, który to komentuje, sprawdzasz, czy on jest z tej firmy, bo jeśli poleca sam siebie, to ja od razu sprawdzam prywatny profil gościa. A jeśli ja widzę, że oni wśród znajomych mają siebie na pierwszym miejscu, 5 znajomych obok siebie, widzę, że komentują sobie te prywatne foty, to ja od razu wiem, że to nie jest obiektywna w ogóle opinia. Nie jest w ogóle obiektywna opinia, to jest czyste marketingowe januszostwo, które widzę wśród wielu, wielu zespołów na rynku. I nie chodzi o to, że ja mam ból dupy, bo ja faktycznie mam 2 lata zajęty terminarz do przodu i codziennie kilka ofert autuję, wyrzucam, przekierowuję do kogoś godnego polecenia, ale mówię tak, słuchaj, Marta, niestety mamy zajęty termin, gorąco polecam nasze usługi dekoracji światłem, taralalala, wysyłam linka w ogóle do strony internetowej, tam też jest nasz DJ. Może cię zainteresuje taka oferta, a jeśli nie znalazłabyś kogoś godnego, mam w rękawie 1-2 zespoły, które mógłbym ci polecić. Ale posłuchaj, czy ci się ich muzyka podoba. Spytaj o cenę, nie piszę ile kosztują. Nie piszę, że tylko taki zespół, słuchaj, żaden inny, bo nie będziesz miała dobrego wesela. Bzdura na kołkach. Ludzie nie lubią wciskania na siłę. Dlatego jeszcze raz mówię, jeśli polecam sam siebie, to robię to w sposób kulturalny, otwarty, z zaproszeniem, z zachęceniem do współpracy. Cześć, witam serdecznie, zapraszam do mojej, skorzystania z mojej oferty, zajmujemy się tym i tym, jesteśmy stąd, a najlepiej wysyłam linka do strony internetowej, jeśli ona jest dobrze zrobiona, to słuchajcie, badania są takie, że pierwsze wrażenie często decyduje o tym, czy ten klient kliknie dalej. A jeśli ja wchodzę na strony internetowe tych zespołów, to zresztą, co ja będę o innych mówił? Sam patrzę na swoją stronę internetową, którą miałem 5-7 lat temu i dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj się z tego śmieję. Ale ludzie niestety nie słuchają takich jak ja, nie chcą się rozwijać, siedzą w miejscu i polecają sami siebie. Matka, ojciec, tata, syn, córka, klawiszowiec, wokalista, basista, gitarzysta, perkusista. Wszyscy polecają siebie nawzajem. A to słuchajcie, dzisiaj bardzo łatwo zweryfikować. Klikasz na profil gościa, widać w jakim zespole gra, widać jakich ma znajomych. Więc jeśli bawiłeś się z jakimś zespołem, to fajne, napisz, bawiłem się z tymi i z tymi. Ale ty jeśli grasz w takim zespole, w swoim zespole i polecasz zespół w taki sposób, że bawiłem się z takim zespołem, gorąco polecam, była super zabawa, no to jest januszostwo najwyższej rangi, najwyższej ligi, słuchajcie. A co więcej, spróbujcie to zrobić w taki sposób, aby to rynek polecał was. Na początku bądźcie tym chomikiem, który kręci tym zasranym kołowrotkiem, a potem niech ten kołowrotek nabierze siły rozpędowej i niech wasza muzyka, wasza praca, wasze działanie i wasz marketing spowoduje to, że rynek sam was będzie polecał. A potem
spotykasz taki komentarz pod tytułem: Oasis nie ma szans. Pytałam, o ile ma wolny termin. Więc cóż wam mogę powiedzieć? Ostatnio wam pokazywałem filmik, jak na grupie lokalnej, to były bodajże ogłoszenia lubińskie, pozycjonuję się pod Lubin, było zapytanie o zespół. 50 komentarzy, słuchajcie, było, z tego 24, tyle ile jest was teraz na żywo, było zespół Oasis. I żaden nie był mój. To były komentarze klientów, osób przywiązanych do marki i ewentualnie załogi foto, wideo, z którą współpracowaliśmy, którzy widzieli, mają odniesienie do innych zespołów, do innych działaczy muzycznych na rynku. Spójrzcie, ile jest zespołów na rynku w mieście, które ma 70 tysięcy mieszkańców i w okolicznych miejscowościach, wsiach, bo ta grupa ogłoszenia lubińskie, ona ma już chyba 50 czy 100 tysięcy w ogóle członków. I na 50 komentarzy 24 to było zespół muzyczny Oasis. Ja to pokazywałem w daily. Pokazywałem to, nie wiem, czy w jakimś komentarzu też na fanpage'u. Tego wam życzę, bo to jest prawdziwy, zbudowany klient, prawdziwie zbudowana relacja z klientem, prawdziwie dobrze dograny marketing. I nie mówię ci tego, aby się chwalić, tylko mówię ci po to, abyś w końcu przejrzał na oczy i skończył być Januszem i Grażyną marketingu. Jeśli masz rzeczywiście na imię Janusz i Grażyna, to przepraszam cię bardzo. Jeśli masz w tle profilowego zdjęcia fotkę nosacza, to przepraszam cię bardzo. Tak jest. Janusz i Grażyna to jest Janusz i Grażyna. Więc czy warto polecać samego siebie? Oczywiście, że warto. Ale róbcie to w taki sposób, aby to było rzeczywiste, naturalne polecenie zachęcające do współpracy, a nie januszowe polecenie, a potem przechwalanie się na grupach chałturników. Ile wy to macie zajętych terminów, a w rzeczywistości, jak piszę, słuchajcie, ja czasami, i to róbcie też, badam konkurencję, badam rynek, badam stawki na rynku i tak dalej, i te terminy macie wolne i dostępne. Masakra. Więc działajcie fajnie, działajcie zgodnie z takim, wiecie, uczciwym podejściem, bo jak będziecie uczciwi, będziecie dawać od siebie 100%, będziecie działali, żyli tą muzyką, kochali to, co robicie, to wszystko wróci do was z podwójną nawiązką. To wszystko do was wróci dwukrotnie. A jeśli będziecie Januszami marketingu, polecali sam siebie, to po pierwsze, to jest żałosne, śmieszne i to widać. Po drugie, nie daj Boże, klient złapie się na to, a wy reprezentujecie poziom dno i kilo mułu. Ja tylko współczuję temu klientowi najbardziej zjebanego dnia i życia. Więc cóż, tym będę kończył tego live'a. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Jeśli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie tego live'a dalej. Niech się niesie, niech się Janusze marketingu w końcu opamiętają. Krzysztof z Rafałem, wy sobie dajcie tam na privie po midiku dobrym, nie? Wyślijcie sobie obrobionego midika i pokażcie, jak gracie. A tymczasem, cóż, dziękuję wam serdecznie. Dzisiaj miał być w ogóle odcinek o dodawaniu i tworzeniu tekstów do instrumentów Yamaha Genos ESX, a wyszło na to, że zrobiłem live'a i jeszcze dzisiaj nagram odcinek o 10 największych błędach, które popełniacie grając na keyboardach. Po to był też post, żebyście mi trochę podpowiedzieli. Ja często mam fajne myśli, często lubię, jak ktoś coś podpowie, ja to fajnie rozbuduję, dodam coś od siebie. Chcę, żebyście też mieli wkład w tą społeczność, jaką budujemy, bo jest nas już prawie 700 osób na Akademii Keyboardu, za co wam ogromnie, ogromnie dziękuję. Zaczynałem od zera, potem miałem jednego lajka, była to moja żona, która mnie wspiera i kocha i zawsze jest ze mną w tych tematach. Właśnie teraz kąpię się z córeczkami, myję je, a tutaj Jerzy nagrywa dla was filmiki. Więc dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie. Pozdrawiam wszystkich gorących
muzykantów, wszystkich gorących chałturników, wszystkich Januszy marketingu, żeby wam się lepiej wiodło na rynku, żebyście nie musieli się sami polecać, bo to straszne, żenujące. A tym, którzy działają fair play, życzę wszystkiego dobrego. Na pewno pojawi się jeszcze nie jeden odcinek o fajnych marketingowych zagrywkach. O tym, jak prowadzić biznes legalnie, bo da się. O tym, jak robić to, tak jak chociażby kolega z zespołu Vivo. Dziękuję wam serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Jeśli dopiero się pojawiłeś, obejrzyj jeszcze raz od początku. Jeśli uważasz, że to wartościowa, merytoryczna treść i wiedza, udostępnij tego live'a. No i cóż, do zobaczenia na kolejnym filmie na YouTubie, do zobaczenia na kolejnych postach na Akademii Keyboardu. No i zachęcam do obserwacji mojego prywatnego profilu. Zachęcam do obserwacji, a nie koniecznie obserwuj Jerzego Ostrużyckiego, bo to jedyny człowiek, który umie grać na Genosie. Bullshit, bzdura i gówno. Dziękuję wam serdecznie, całuję gorąco i trzymajcie się, hejo!